Proszę Państwa, przechodzimy do sprawy następnej. Na co człowiek się naraża, kiedy ojca ma masaża? To powiedział Boj Żeleński w pewnej fraszce. W tej historii, którą zaraz opowiem, wydarzyła się ona w Kurowie. Chodzi o brata, przyrodniego brata, który dręczy rzekomo macochę i przyrodnie siostrzyczki tu obecne. Nie będzie to hymn o miłości niestety, ale proszę zobaczyć. Masażer pan jest? Wie pan, to szlachetne, ale bardzo takie groźne zajęcie. No groźne. A pan musi szlachtować zwierzęta? To znaczy, jak szlachtować? No zabijać. No to ubój się robi, tak. Siostra przyrodnia. To jest siostrzyczka, no. Podobni do siebie jesteście? Nie bardzo chyba. Nie? No i co on takiego złego zrobił, ten masaż, pani braciszek? Kogo wójt masa? Wójt nam odmawia wykupu działki. A co pani chce wobec tego od tego człowieka? Dlatego, że on złożył do wójta o wykup tej działki, ale ta działka jest gminna przecież. A my mamy na czas nieokreślony dzierżawę. I prawo pierwokupu. Nam wójt każe was spłacić, dopiero nam działkę sprzeda. No bo wy jakbyście wzięli działkę, żebyście pocały się w tylną część ciała. Jak spłacicie, to na wolę pojedziecie. Tylko chciały szwagra na wolę wyportkować, tylko on się nie daje. To chodzi o tę działkę małą? Tak. On ma to wszystko wybudowane właściwie na tej działce. W granicy działki. I potrzebuje to. I jeszcze potrzebuje tego kawałka do szczęścia. Ile to metrów jest tego szczęścia? Nie wiemy. No tyle. Tyle. To jest cały majątek. Ten dom i ta placóweczka. Proszę. 1,5 metra. Tu się zaczyna schodek. Ten dom stawiał nasz ojciec. Macocha w tym domu siedzi. 80-paroletnia dama, która jest matką tej pani tego człowieka. Ja jestem z pierwszego małżeństwa. Ojca. Matka tej pani wychowała i panią, i pana. Ale chwała jej za jeszcze i ja. Wychowała, to miała zapłacone. Wychowała swoją córkę przy tym i całą rodzinę, jeszcze wszystkich. To można wszystkie zapłacić za wychowanie. Wszystkie pieniądze. Myśli pan, że wszystko można pieniędzmi? Proszę pani. W tej chwili 34 lata, jak tatuś nie żyje. Tak. Miał 60 lat, jak umarł. Przecież przez ten czas, panie redaktor, można było coś zrobić z tym. Ile pan chce i ta reszta rodzeństwa przyrodniego, ile chce od tych kobiet? Dla jednej siostry chciał 40 i dla drugiej, bo mówi, ja to nie chcę. A później, jak wyszliśmy z gminy, to powiedział, i on chce. Czyli ile pani ma spłacić swoje rodzeństwo? No, oni chcą po 40 tysięcy, a skąd ja 120 tysięcy wezmę, tak? Co wasza szanowna mamusia mówi na te kłótnie i te wieloletnie? Babcia płacze, mówi, że za to wychowanie on chce więcej spłaty. Co babcia płacze? Za co? Jak tutaj chyba z samych desek. To pani się z tą macochą. Tak. Niedobrą tą. Niedobrą, tak. Jestem niedobra, bo go wychowałam. Od 2 lat. To jestem niedobra, bo go wychowałam. On teraz jest dobry, a ja już jestem do niczego. On uważa, że jemu się należą pieniądze. Jakie pieniądze? No za spłatę tego, domu. Tego domu. No to tego domu drewnianego. To jest dom drewniany. Do czego to się nadaje? Do rozbiórki. Gdyby to siostra nie remontowała, to by było tak jak tam budynek. Zawaliłby się. Jak jest deszcz, to ja muszę miski rozstawiać. O matko, to nawet metra nie ma. To pani... jest właśnie łazienka, która jest zrobiona z sieni. To jest płyta. Tam wali się. Dziury są. I to z tego 120 tysięcy? Ma pani spłacić? Tak. I tu się wychowali wszyscy. Wszyscy. I było dobrze. I było dobrze. Swoje miała dziecko i na troje dzieci przyszła i opiekowała się nimi. I z tym, co tak krzyczy, głośno mówi. Na nią to właśnie jeździła po lekarzach, woziła go, bo był chory. Jeżeli miałyby tak źle te dzieci z tą macochą, to na pewno by one, jak były już starsze, nie były długo, bo by zobaczyły, że... A do końca. Dokąd się nie usamodzielniły. Mając 20 lat i 8 miesięcy, proszę panią, musiałem, proszę panią, się żenić. Znaczy, nie to, że musiałem, żeby pani wyjść. Po prostu wyjść z domu. Wie pani, co dostałem od macochy? Za 20 zł u siostry Ignacji dostałem obraz. Tylko do dzisiejszego dnia. Ma go pan? I mam go. Proszę, piękny obraz. No, Jezus Chrystus, litościwy, nawołujący do zgody. Oczywiście, że tak.
To są dobre artystki, proszę panią. To jest proste, tak jak budowa cepa. No co? Dostałem coś, miałem dostać regał, miałem dostać inne rzeczy. I tak... Regał miał pan. No miałem dostać regał, wie pani, później znowu. Jak się poprawi? Mnie też nic mama nie dała. Ja nie mam pretensji, bo nie było z czego. No z czego? Z tej jednej pensji. Ojca. Ojciec zarabiał masę pieniędzy, tylko macocha te pieniążki, wie pani, rozgospodarzyła. Ta 80-letnia? Tak, rozgospodarzyła po swojemu. Był taki bogaty, że ja pralkę pożyczałem w kobicie, żeby prała, bo nie miała w czym było prać. Gdyby było z czego, to by tu kamienica stała, tak? Jakiego? Tak, oczywiście. Jak przyjechał po kielichu, to mu repety po kieszeniach zrobiła, zabrała pieniądze, a rano mówi, gdzie wypłatę masz. Proszę panią, oni byli tak dobraną parą, żeby tak ten mąż mój wstał, to on by nie wiedział, gdzie uciekać. On by mu dał. Handlowały wódą, handlowały winem, proszę panią, handlowały bimbrem, proszę panią. Nie handlowaliście? Pytam. Bimbrem? Handlowali prytą, wie pani. Co to pryta? Wino. Wino, to najzwyklejsze wino. Takie patykiem, patykiem pisane. Gniszczyliście ojcu. Rozpiły go czy? Rozpiły go, wie pani. Rozpiły go, oszukuje. Handel wódku, to mieszkał sąsiad tutaj, co on kupił. To handlowały wódką. Tak, to handlowały wódką, ale nie. Niech Murzyńska nie handlowała wódką. Przecież znam dobrze. Już lecę, nie mogę tego wytrzymać fałszystwa. Co on mówi? Dlaczego on tak kłamał? Dlaczego kłamał? Nie wiem właśnie. No ja przed chwilą 2 godziny wysłuchiwałam, co mam za potwory przed sobą. No tak, alkoholiczki, tak. Nieroby. On gorszy potwór jest jak my wszyscy. Czyli to jest wszystko wymyślone. To dlaczego jak on nas nienawidzi? Ja nie lubię i jednej, i drugiej. Dla mnie one nie istnieją. Jak ojciec zmarł, ja wszystkie koszty, wie pani, pokryłem, pochowałem ojca, a ona poszła do ZUS-u i wie pani, wyciągnęła pieniądze, że ona to robiła. Chwileczkę, a 100 tysięcy na pomnik nie dała? Zabrakło tatusia i co się stało? Z każdego wyszedł jakiś smok? Tak. I skończyła się miłość, skończyła się dobroć, skończyła się przyjaźń, skończyły się goście. Dlaczego, jak pani sądzi? Może mają rany, że ich matka tak zostawiła, ale na pewno nie ta macocha, bo ta macocha ogarnęła ich. Ma jeden dom w Kaleniu, drugi dom tu. To ja mam, ale ja tyram kilkanaście godzin dziennie, wie pani. Ponieważ ja nie dostałem nic, to chcę, żeby moi synowie... To jest błąd. Po prostu chcę zniesławić tą rodzinę, żeby tutaj opuścili ten plac. Teraz się mądrzy, bo on doszedł. Ale komu? Dzięki komu? Dzięki ojcu. No i tej okrutnej macosze, która tak jak twierdzi, że ich krzywdziła, że rozpiła, że marnowała pieniądze. Czy pani ma... kłamał. Niech jej nic nie dają, ale do śmierci niech ją nie poniewierają i nie szkalują, bo to o pomstę do nieba idzie. Panie Mirosławie, słyszał pan, co mówią sąsiedzi o pana niewdzięczności, wpatrywaniu się w pieniądze. Pan cały czas mówi o tym, że pan nic nie dostał. Ma pan jakąś chyba w sercu zadrę do tej macochy, która przecież was wychowywała wszystkich. Panie redaktor, czy ja coś mówiłem do macochy? Niech mi pani powie. Niech sobie żyje 100 lat, niech się tam siedzi. Uważam, że na ten program to jeszcze za wcześno troszeczkę. A kiedy powinien ten program powstać według pana scenariusza? Według mnie to powinien program powstać, jeżeli byśmy się z niczym nie mogli dogadać. Byłaby jakaś sprawa w sądzie i by były strony niezadowolone i tym podobnie. Dobrze, to teraz pan łaskawie, jak pan nie przyjechał, niech pan posłucha zdanie specjalistów. Panu na mocy stwierdzenia spadku przysługuje udział, ale w nakładach na ten budynek, w postaci budynku. A pan chce czegoś więcej. Pan chce spłaty od tej Pan chce wykupić grunt, a do gruntu tutaj ja nie jestem przekonany, czy pan ma jakiekolwiek prawa. Bo grunt przysługuje dzierżawcy, a dzierżawcami są panie. W tym momencie powinniście wszyscy zwrócić się do sądu rejonowego o dokonanie działu spadku i wszystko się wyjaśni. Zamiast tego tracicie państwo czas na jakieś rodzinne przerzucanie się argumentami. Właśnie kto to dostał, kto nic nie dostał, kto jest pokrzywdzony. Tu już przyszło pismo, że złożył podanie. I gdyby nie pani redaktor przyjechała, to ja nie wiem, jakby to się skończyło.
Dlatego on... A o co on złożył podanie? O to, żeby wykupić ten plac. Tak? Czy panu Mirosławowi należy się udział wynikający ze stwierdzenia nabycia spadku w budynku? Czy panie to kwestionują? Tak. Dlaczego państwo nie powołujecie rzeczoznawcy i dlaczego nie dzielicie się pieniędzy? Był powołany rzeczoznawcy. No to co zrobicie? Ale proszę państwa, no próbowaliście ugodowo. Nie dało się, idziecie do sądu. Sąd to zrobi, przymusowo wyda orzeczenie. Dobrze, ale... I będzie jasno wynikało, jaką kwotę panie musicie spłacić panu Mirosławowi, bo jemu te pieniądze się po prostu należą. Dobrze, ale tylko odpowiadające jego udziałowi w wartości budynku, a nie gruntu. Za grunt potem panie sobie zapłacicie i kupicie go gminie. A gmina będzie miała jasną sytuację, komu może ten grunt sprzedać, bo w tej sytuacji, w tym momencie gminni prawnicy też są zagubieni zupełnie, bo nie wiedzą, co mają robić w takim sporze. Brat powiedział, że po 40 tysięcy... Te kwoty to są w kosmosie. Proszę pana, proszę panie, niech pan zejdzie z tych żądań, bo panu się mnożą, bo ponieważ pan ciężko pracował przy skórach, przy zwierzętach, przy kiełbasach, i które pan schował notabene, z wyrzutem mówię, patrząc na profesora, to pan ich nie pokazał i teraz pan chce od tych biednych kobiet spłaty wielkich pieniędzy. Panu się coś mnoży w głowie. To do kogo ma pan te pretensje tak naprawdę? To więc ja im powiedziałem, że należy się parę złotych i te parę złotych. A parę złotych to ile? Ile sąd przydzieli, to tyle będzie. Już 20 lat, panie Mirosławie, pan tak zapowiada, że sąd rozstrzygnie. Tymczasem, kiedy był czas na to, żeby postawić kropkę nad i, no to pan nie dopełnił czynności formalnych. Jeżeli bym miał pana, proszę pana, u boku w tamtych latach, no to byśmy na pewno doszli do porozumienia. No to ma mnie pan teraz u boku. To jest tylko kwestia tego, jakiej wartości jest dom, żebyśmy mogli policzyć, ile to jest jedna czwarta tej wartości, bo tyle się bodajże panu zdaje. Kwoty, które padały w reportażu. Będzie dobrze, przyślij pan tą kaszankę. A czy pan przyrodni brat panią kiedyś poczęstował i mamusię swoją, która go wychowała, tę macochę, jak to brzydko mówi? Nie, my sobie kupujemy. Kupowaliśmy się, przepraszam. Kiedyś dał kawałek kiełbasy. Nie takie mury padały, nie tak zatwardziałe rodziny myśmy jednak godzili i myślę, że ten obraz do pana przemówi, bo pan jako artysta ma wyobraźnię i ja jestem pewna, że pan jest dobrym człowiekiem i wkrótce się dowiemy, żeście się państwo dogadali i że będzie tam szczęście. Proszę pozdrowić mamusię, macochę, jak się czuje i przechodzę do ostatniej.